Miejskie przedszkole numer 3 jest prawie gotowe. Dzieci wrócą do niego po feriach. Placówka przy ulicy Gałczyńskiego przeszła całkowitą przemianę. Z budynku, rodem z lat 60., został tylko szkielet, słupy i stropy. Reszta jest nowa i przestronna. Na dwóch poziomach do dyspozycji przedszkolaków jest 9 kolorowych sal dydaktycznych, każda z własną łazienką i schowkiem na pomoce. Na piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe i winda. Będzie z nich korzystać 180 dzieci w 9 oddziałach, w tym 7 integracyjnych. Dzięki remontowi wygospodarowano w placówce miejsce na dużą salę gimnastyczną wraz ze sceną. Powstały też tu sale do rehabilitacji, gabinety dla logopedy czy psychologa i nowoczesny blok żywieniowy z 2 windami towarowymi. Wokół budynku powstały 4 place zabaw dla przedszkolaków w różnym wieku oraz parking dla pracowników i rodziców przywożących maluchy. Koszt przebudowy przedszkola wyniósł 6,5 miliona złotych.